przez kilka miesięcy nie chcieliśmy Państwa informować o rozmowach z Kalichemem, Polska Miedź S.A. Ja spotkałem się w dniu 9 lipca z Panem Prezesem Wirtem w obecności Pana Marka Bystrzyńskiego, Dyrektora Biura Zarządu i Pana Dyrektora Przemysława Bożka. Padły konkretne deklaracje. Czekaliśmy, aż te deklaracje zostaną spełnione. Padła deklaracja wsparcia Chrobrego Głogów kwotą 200 tysięcy złotych Akademii Piłki Nożnej. Cierpliwie czekaliśmy na te pieniądze. Wakacje minęły, miało dojść do spotkania prezydentów Lubina, Legnicy, Głogowa z władzami KGHM-u. Do tego spotkania miało dojść w sierpniu. W sierpniu nie doszło do spotkania, ja zabiegałem o kolejne spotkanie i 25 września spotkaliśmy się z panem dyrektorem Markiem Bystrzyńskim. Pan dyrektor stwierdził, że prezes nie miał na myśli 200 tysięcy do końca tego roku, tylko 200 tysięcy na cały sezon. I wobec tego Chrobry otrzyma 100 tysięcy w tym roku do końca roku. Mamy koniec listopada, środków finansowych nie ma. Prosiłem o rozmowę z prezesem Wirtem, zabiegałem o tą rozmowę przez 2 tygodnie. 10 dni temu został wyznaczony termin rozmowy, dzisiaj na godzinę 12. Państwo możecie sprawdzić w sekretariacie, w kalendarzu. Wczoraj otrzymałem informację, że niestety ze względu na pilne obowiązki służbowe pan prezes nie jest w stanie ze mną się spotkać. W starej polskiej komedii, najbardziej popularnej, to Pawlak mówił do Kargula, u mnie słowo droższe od pieniędzy. Ja mam nadzieję, że władze KGHM-u tych słów, które do nas kierowały, nie rzucały tylko tak, aby nas zbyć. Przykre jest to, że rozmawiamy z osobą numer jeden w tej firmie, w tej przedsiębiorstwie i ja lubię szczere, gdyby odpowiedzi. Tak, nie. Jestem w stanie pomóc, nie jestem w stanie pomóc. Jeżeli nie jestem w stanie pomóc, to nie deklaruję. My wtedy nie oczekujemy. Mogę powiedzieć Państwu, że w trakcie rozmowy z prezesem Wirtem, kiedy pan dyrektor Bożek poinformował go o wysokości wynagrodzeń dla trenerów grup młodzieżowych, dobrze, że prezes siedział, bo kiedy usłyszał, że trenerzy otrzymują wynagrodzenie w granicach 500 zł, nie był w stanie uwierzyć, bo tam o takich pieniądzach nikt poważnie nie myśli. Mówiliśmy, że to nie są pieniądze na pierwszy zespół. To byłyby pieniądze, które pozwoliłyby nam lepiej ubrać młodzież, ewentualnie zwiększyć w niewielkim stopniu wynagrodzenia dla tych naszych trenerów, których ja traktuję niemalże jak wolontariuszy, bo oni otrzymują tylko praktycznie zwrot kosztów przyjazdu, otrzymują zwrot kosztów za paliwo jakieś. Oni nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Jest to, mówię, bardzo przykre, że nie wiem, czy jest to rozgrywane, czy rzeczywiście KGHM ma tak poważne kłopoty finansowe, że nie jest w stanie tych 100 tysięcy złotych na Akademii Piłki Nożnej, które zadeklarował, przeznaczyć na głogowskie dzieci, na głogowską młodzież. Jeśli mogę, to dopowiem, bo szanowni Państwo, to tak funkcjonuje, że my możemy sobie gdybać. My nie ujawnialiśmy tych informacji, bo nie chodzi o burzę medialną. My naprawdę nie pojechaliśmy do KGHM-u z takim przekonaniem, że nam się coś należy. Ja zdaję sobie sprawę, że nam nie musi się nic należeć. Natomiast uznaliśmy, że skoro jest taki pracodawca, skoro tysiące mieszkańców Głogowa pracują w KGHM-ie, to nie może być argumentu takiego, jak był kiedyś. Kiedyś był argument taki. Wy jesteście w trzeciej lidze, Zagłębie jest w ekstraklasie.
To był dla mnie argument. Teraz usłyszeliśmy argument, że Zagłębie jest spółką. Okej, ja nie pojechałem po pieniądze dla pierwszej drużyny. Ja pojechałem po pieniądze dla Akademii Piłki Nożnej. Kolejna rzecz. Fundacja Polskiej Miedzi. Szanowni Państwo, to wy wywołaliście temat, że Chrobry Głogów powinien składać wnioski. Później rozpoczęła się burza, ile tych wniosków Chrobry złożył. Czy dwa wnioski, czy trzy. No ja mogę powiedzieć, że od 2007 roku najpierw Stowarzyszenie MZKS Chrobry Głogów, później spółka składała takie wnioski. Jak się odezwałem, jeszcze jako radny dzisiaj mam ten komfort, że radnym nie jestem, więc mogę sobie... Jeszcze nie minęła 24. No tak, do dzisiaj do 24 jeszcze jestem. Mam ten komfort, że jak wtedy powiedziałem, że nie chodzi o składanie wniosków, tylko o to, że Chrobry nie dostanie, to każdy odbierał mnie trochę jako dziwoląga, który bawić się chce w politykę. W takim razie informacja dla Państwa. Zostały złożone 14 wniosków 18 lipca, 23 lipca i żebyście Państwo mieli świadomość na co. Chrobry w szkołach i przedszkolach 12 tysięcy, Akademia Piłki Nożnej 145 tysięcy, zakup piłek dla dzieci 15 tysięcy, zakup sprzętu sportowego dla klasy sportowionych 15 tysięcy, funkcjonowanie drużyny oldboyów 2,5 tysiąca, funkcjonowanie cheerleaderek 7 tysięcy, dofinansowanie klubu kibiców niepełnosprawnych 5 tysięcy, dziecko na stadionie, Muzeum Chrobrego i mogę tak wymieniać, 14 wniosków złożonych. To prawda, fundacja nie musi odpowiadać, ale na rozmowie z panem Bęszczyńskim, która odbyła się 25 września, mieliśmy deklarację, że to właśnie z fundacji otrzymamy te 100 tysięcy. Do dzisiaj ich nie mamy. Kolejne wnioski, które są przygotowane i dzisiaj pójdą i będziemy składali te wnioski. Nie po to, żeby z kimś walczyć, bo to naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli ktoś składa jakąś deklarację, to tej deklaracji, uważam, powinno się dotrzymać. Bo gdybym ja na spotkaniu 9 lipca usłyszał od prezesa Wirta, że Chrobry Głogów nie dostanie wsparcia, ma do tego prawo i pan prezes, ma do tego prawo i fundacja, tylko szkoda było naszej energii. To jest kilka miesięcy zabiegów, składania wniosków. To jest dowód na to, że nie chodziło o ilość wniosków, nie chodziło o merytorykę, tylko po prostu te wnioski no, nie uzyskały aprobaty. Tak to wygląda, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy z KGHM-u. Jeszcze raz chcę jasno powiedzieć, nam naprawdę nie chodzi o wsparcie pierwszej drużyny. My chcemy mieć komfort pracy. Jak Państwo sobie wyobrażacie, jak ja mogę egzekwować od trenera jego, nie wiem, rzetelności, jego jeszcze większego zaangażowania, chociaż oni je mają, jeśli na przykład w grupach selekcyjnych żadna tajemnica, bo to też chcę, żeby mieszkańcy wiedzieli. Trener w grupie selekcyjnej nie ma wyjazdów na mecze, czyli ma dwa treningi w tygodniu, tak? Plus jakiś turniej z dziećmi. Zarabia 450 zł, panie prezydencie, ale brutto. To są takie pieniądze. Naprawdę, wierzcie mi państwo, to są jakieś mity, że trenerzy w Akademii Piłki Nożnej zarabiają grube tysiące. Ja tylko mogę powiedzieć, tu na sali siedzi trener Rząsa. Panie trenerze, o ile się nie mylę, 4 albo 5 treningów w tygodniu, w sobotę mecz po całym Dolnym Śląsku. Zgadza się. To, szanowni Państwo, to jest ogrom pracy. Mówimy, że ciężko wychować wychowanka, tak? Czy ciężko wyszkolić zawodnika. My nie jesteśmy w stanie zapewnić warunków, jeśli takiego wsparcia nie będziemy mieli. To są oficjalne, nieoficjalne informacje. Ja już teraz no, nie chcę być posądzony o mówienie nieprawdy, ale z tego co wiem, to chyba Akademia Piłki Nożnej Zagłębia Lubin w tamtym roku kilka milionów złotych. Ja mówię, jeśli się mylę, to przepraszam, ale to jest ogromne wsparcie. To są jawne sprawozdania. Szanowni Państwo, my tak naprawdę, jak ja usłyszałem na tym pierwszym spotkaniu 200 tysięcy, prezydent mówi, ja prawie spadłem z fotela. Bo jak ja sobie wyobraziłem w głowie 200 tysięcy, ile sprzętu mogę kupić,
co jeszcze możemy dla Akademii Piłki Nożnej zrobić, no to pierwsza myśl, która mi do głowy przychodziła, no to ja mówię, no to my za chwilę tu będziemy mieli no, Legię Warszawa, tak, z tymi pieniędzmi. I te emocje tak gasły, bo to, żebyście też Państwo widzieli, to nie były dwa spotkania umówione, tylko były dziesiątki telefonów. Albo nikt do mnie nie odzwaniał, albo kazano mi zadzwonić kiedy indziej, albo pani w sekretariacie mówiła, że pan do mnie odzwoni, nie odzwaniał. Zresztą ogólnopolskie media tym się bardzo interesowały. Jeszcze raz głośno i wyraźnie chcę powiedzieć. My naprawdę nie walczyliśmy o pieniądze dla pierwszego zespołu, walczyliśmy o pieniądze dla grup młodzieżowych. Po prostu chcemy, żeby ci młodzi ludzie mieli jeszcze lepszy start. Nie chcę mieć takich problemów, jak mam teraz, że nie jesteśmy w stanie zapewnić na przykład dzieciom oprócz sprzętu meczowego, sprzętu treningowego, bo tego nie zapewniamy i mówię o tym wprost. Nie chcę mieć takiego problemu, że nie wiem, juniorzy jadący na mecz do Wałbrzycha, czy jeszcze bardziej na południe Polski, na przykład nie mają śniadania, bo my tego nie zapewniamy. Nie mają obiadu. Chciałbym wprowadzić tak komfortową sytuację, że na przykład grupy, które grają w lidze, będą mogły przyjść na basen, usiąść, zjeść obiad i pojechać na mecz. Ale na dzień dzisiejszy nas nie stać. Za co mogę powiedzieć tylko tyle. No, przepraszam rodziców, że nie udało mi się pozyskać środków od sponsorów na to, żeby dzieci miały lepsze warunki, ale po to o tym Państwu mówimy, żebyście widzieli, że staramy się. No, z całym szacunkiem. Prezydent miasta by też mógł powiedzieć, słuchaj Bożek, pracujesz w Chrobrym, to się staraj. Załatwiaj, jedź do KGHM-u. A prezydent zaangażował się, bo czuł się za to współodpowiedzialny. No ale co jeszcze więcej możemy zrobić, skoro tak, a nie inaczej zostaliśmy potraktowani?